Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Ostatnie tygodnie i miesiące były raczej udane dla Huberta Hurkacza. Jego trener zauważa, że widać stały progres w grze młodego tenisisty. Hubert wystąpił w wielkich szlemach. Fakt, że apetyt może mieliśmy nieco większy na sukcesy w tych ostatnich, w których brał udział. Natomiast myślę, że no, finał Australii w tym roku, w styczniu, w Deblu jest taką konkretną pozycją w jakimś tam takim tenisowym dossier juniora. Czy takim portfolio osiągnięć i sądzę, że to ten styczeń właśnie w Australii był takim no, dla nas bardzo, bardzo przyjemnym okresem. No, potem przyszedł taki czas trochę no, presji, ponieważ żeby brać udział w Rolandzie czy w Wimbledonie trzeba było obronić sporo punktów z zeszłego roku. To też udało się zrealizować. Hurkacz raczej na pewno weźmie udział w trzech turniejach rangi Futures, które w najbliższym czasie odbędą się w naszym kraju. Potem albo zobaczymy go na turnieju, który odbędzie się w podwrocławskiej Ślęzie, albo na kortach Challengera w Szczecinie. Challenger jest na pewno imprezą, która dla takiego zawodnika no, daje szansę na bardzo duży skok w rankingu. Jeżeli uda się Hubertowi do tego turnieju załapać w jakiś sposób, to tam udział i każdy kolejny wygrany mecz jest no, doskonałą szansą. Jest po prostu awansem o kilkadziesiąt, jak nie kilkaset miejsc, ponieważ no, punkty, jakie zdobyła się w Challengerze za tam każdy wygrany mecz, to jest całkiem spora liczba w porównaniu z Futuresami. Kolejne miesiące mają być łagodnym przejściem z rywalizacji na polu juniorów do zmagań seniorskich. W głowie trenera jest już ułożony plan, jak zrobić to sensownie i z korzyścią dla samego zawodnika. Najważniejsze, żeby gra szła do przodu, żeby była dobra, solidna forma. Pomysł na to, jak Hubert chce na korcie realizować jakąś swoją strategię. I myślę, że jak się będziemy tego trzymać i będziemy też, będzie też dbało o zdrowie, to ma duże szanse. Zawodnik jest uznawany za jeden z większych talentów w polskim tenisie. Czy jest to swego rodzaju obciążenie? Gdzieś pojedyncze zdarzają się sytuacje, gdzie się usłyszy opinie takie, które mogą wywoływać pewną presję i wywierać nacisk, aby ta przyszłość była jakaś konkretna. Ale nie wydaje mi się, żeby mój zawodnik o tym za dużo myślał. Ja na pewno też tego nie robię. Na pewno wierzę w niego i widzę w nim potencjał, ale dla mnie wystarczy, że on jest, że jest duży. Ja nie próbuję go porównywać, że on na przykład jest największy w Polsce w jakimś tam roczniku lub w pierwszej trójce w Polsce w jakimś tam roczniku lub jeszcze coś. Takie porównania niewiele dają. Ja raczej wolę się skupić na tym, że widzę, pokładam w nim nadzieję. Staram się razem z resztą teamu i jego rodzicami i innymi trenerami umacniać w nim to poczucie, że może, że ma z czego, że jest szansa. Hubert Hurkacz do jutra trenować będzie we Wrocławiu na kortach Radeco, potem uda się na turniej do Bydgoszczy. Nowe Centrum Skłosza Radeco. www.redeco.pl